Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest Goticzek. I kilka rzeczy sobie przeanalizowałem w międzyczasie między odcinkami. I słuchajcie, pomimo że mamy zakończone misje przyjęcie do starego obozu, możemy cały czas zostać przyjęci. Rozmówiłem się właśnie z Diego, on mi podsumował tą listę, no chyba że Asmitorus powie coś innego, to czytam starego save'a. Już nie będę chyba leciał do nowego obozu po tego expa, to już sobie podziękuję. No i a propos nowego obozu, nie możemy tam dołączyć. Dlaczego? Gdyż, dajcie sekundkę, przygniałem sobie, znalazłem listę rzeczy, które trzeba zrobić, żeby dołączyć do starego, do nowego obozu. Trzeba uzyskać 30 punktów zaufania z Laresem. I można zrobić tak. 10 punktów za oddanie Laresowi pierścieniu Mordraga. Okej, okay, zrobione. Zrobienie zadania handla z zielem. Okej, okay, zrobione. 10 punktów, czyli łącznie 20. I teraz tak, pozostałe tutaj chyba w sumie 3. Kolejne 20 do zdobycia, czyli teoretycznie innego questiora można było. Nie, 30 do zdobycia, czyli dwa questiora można było pominąć. Ja pominąłem 3. Pierwsze. To jest spotkanie się z Laresem, omijając rozkoł, czyli tego ochroniarza. Na przykład rzucając zaklęcie uśpienia na niego. To daje 10 punktów, byśmy pewnie na Laresie zrobili wrażenie dobre, czy coś ten deseń. Dalej mamy danie Laresowi mapy, tamte listy Jana do sfałszowania. To Diego nam dał. Nie do Jana, tylko do Jana. Nie wiem czemu. Czy z I napisali. No i dostarczenie tej sfałszowanej księgi do Diego. Jedno, czyli podrobienie tej listy do 10 punktów i dostarczenie podrobionej listy do kolejne 10 punktów. Więc jako, że nie dość, że nie rzuciłem tego zaklęcia, bo jakby stricte myślałem, to było, no nigdzie nie było wspomniane o tym, to jeszcze tą listę Jana zrobiłem praktycznie chyba zanim doszedłem do nowego obozu. Nawet kiedy, zanim myślałem o dołączeniu do nowego obozu. Dlatego niestety z tego powodu odpada to. Pozostaje nowy obóz, pozostaje stary obóz i pozostaje obóz na bagnach. I jako, że trzeba iść w szowinizm oraz podział klasowy, to pójdziemy w stary obóz. Wolę to niż sektę, więc jeszcze raz sobie rozegramy rozmowę z tutaj Torusem i tak dalej. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Powinieneś wierzyć. Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Chłopcze, boi. Boi. Stój! Dobra, spierdalaj. Tylko w ogóle zanim jak Gothic był wydawany, to chłopcze, to jest Kratos sobie jeszcze srał pieluchy. Czekaj, czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Krzysz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli łżesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak, rusz się wreszcie. No i wchodzimy, teraz mamy do rozmówienia się tutaj z Krukiem. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. Dobra, idziemy. Gomez jest tam. Musisz uważać. Jeśli nie... Jasne, rozumiem. Okażemy mu szacunek, mordeczko. Jolo. Witaj, Gomez. A gdzie ta tańcząca lożka, co było ostatnio? Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Ale gościu ma obrazek walnięty. To jest chyba on w ogóle przy tym tronie. Tam u góry, na... znaczy na... obrazek nad tronem, o. Lepiej się w nic nie pakować. Ludzie zawsze gadają. Przeszedłem test zaufania. Testu zaufania nie będę się chwalić. To się już pochwalę, że się Kalomem. I? Rozmówiłem. I? Z kilkoma balami w obozie bractwa. I? I? I ta przerwana animacja. I? I się teraz ponownie. Z kilkoma łobuzami z nowego obozu.
I? Nie wiem, czy z Eberionem można było się rozmówić teraz w sumie. Nie wiem, kiedy była ta opcja. No nawet nie wpuścili do świątyni, by musiał pewnie dołączyć do bractwa najpierw. Ale nie wiem. To już wszyscy. Wątpię, żebym później mógł do starego obozu dołączyć. Jak na żółto dzioba, dostaniesz swoją szansę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak. Witaj w drużynie, chłopcze. Boj. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. Nie było zbyt mądre. No dobra. I wracamy do Kruka. Blizna, Arło. O kurde, jest Kruk. A się skradłeś, ziomek tutaj. Witaj. No witaj. Zachowaj to dla siebie. Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Nie chciałbym być... O, i od razu ładnie ubrany jestem. Osobiście wolę zieleń, ale taką jasną, ale czerwień też spoko. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobinę. Dlatego od razu ubrał mnie w zbroję. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumiemy. No i zarąbiście. Może. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również... Ale mam już zbroję w sumie od ciebie. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie, w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Od razu rozmówię, bo w sumie mam trochę rudy. Można by to wykorzystać? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. No i zarąbiście. Wszystko chyba rozmówione. Czy normalnie nam ten questior wskoczył? Co się dzieje na bagnach? I jeszcze ta misja z Lewusem, tylko że Lewus nie żyje. To jest jakieś pomieszczenie? Mogę tu sobie wejść? Będą na mnie krzyczeć, że wchodzę? A nie. Ale sztuka. Biorę szynkę aż. Mówię oczywiście o szynce. Chyba, że mnie opieprzą zaraz. A nie, mogę wziąć. Zaraz im opylę pewnie. Świecznik podpier... Świecznik zabrany. Ser. Smażone mięso. Ale... obłowie. Czy z panią mogę się rozmówić? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. O Boże, o kuźwa, tutaj kobiece aktorki głosowe. Pewnie jedna, tylko znając życie tak czy tak. Witaj, przyjacielu. Witaj, Bartolomeo. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela, przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcom w rzece. No to trochę stresująca robota. Co zbroja na 30? 30 przed bronią, o kurde, to jest dwa razy lepsze niż ta co miałem. 15 przed ogniem. To ładnie jesteśmy zaopatrzeni. Na razie poprzedniej nie będę sprzedawać, dopóki nie ma powodu. Za Gomeza! Pogadajmy lepiej o czymś innym. Chciałbym dowiedzieć... Powinieneś pogadać z cieniami. Nie, serio? Myślałem, że coś ciekawego spytam, albo będę mógł zaopatrzyć się z rzeczy z kuchni, pohandlować. Za Gomeza! Też dupy nie uro... Uważaj na... Nie urywa. A z tą Serafią? Mogę się rozmówić? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Może nawet nie tylko, że jedna kobieta jest tutaj jako aktorka głosowa, ale może i tylko jedno zdanie ma do powiedzenia. Wszystko w porządku? Ty mi powiedz. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. No i dobra. A blizna?
Witaj. No, witaj. Kim jesteś? Mówią na mnie blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Jezu. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Ogólnie rozmowa z nimi to jest jakby nauka angielskiego. Hi, who are you? How are you? What are you doing? How old are you? Kiedy i takie pojedyncze pytanie. Widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego. Ale to lepiej tylko nie tak z ciekawości, gościu, no. Dobra, nie da się już dopytywać, nie ma sensu. Opędzlowujemy sobie właśnie cały stół, włącznie ze świecznikami. Jakby stół sam z siebie też był itemem, też pewnie bym go sobie władował do ekwipunku. O, to jest jakiś strażnik. Za Gomeza! Za Gomeza! Jak leć? Jak mogę? Nie możesz. Dobra, ale nie o to mi chodziło. Bo widzę, dialogi się powtarzają. Chciałem zadać, jak leci. Jak leci? Cisza i spokój. Od czasu do czasu jakaś rozruba z nowym obozem albo paru świrów z sekty. Od i wszystko. Tak długo jak jesteś tu nowy, to nie ma znaczenia. Ale jak już zdecydujesz, do którego obozu chcesz należeć, utkwisz w tym po szyję. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że te dialogi teraz się zrąbały i że sobie napisałem już poprzednie sejwy. Będę troszkę w dupie, bo kwestia jest taka, że myślę, że tych dialogów nie powinno już być, co się o nas pytają. O na przykład o to, jak się dostać do zamku czy coś. Szczególnie, że no z jakiegoś zbugowanego sposobu dołączenie do starego obozu nam się zakończyło teoretycznie jako misja przed rzeczywistym zrobieniem misji. Co my tu mamy? Cyk, wbijamy do jakiegoś pomieszczenia. Uuu, hello there. Prawo, lewo, 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 lewo. O kurwa. Aż się pogubiłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w lewo. Najpierw było jedno w prawo, pięć w lewo. Jedno w... Jeszcze? Jeszcze... O kurde, ale chyba worth it. Podpatrząc... Łooo. O panie, tam nie spojrzałeś. I chyba to, co mogę normalnie wypić teraz, prawda? To nie jest jakaś lipa. Tak, maksymalne PZ plus 10. No i to, co prawda, dużo nie jest. Ale lepiej mieć więcej PZ niż nie mieć więcej PZ. Kombinacja do wszystkich skrzyń jest chyba taka sama, mi się zdaje. I to ma to samo w sumie. Fajnie. Bo jest prawo, 5 razy lewo. I... dwa razy prawo. Spróbuję sobie na czuja, tutaj też. Prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w lewo. Raz, dwa. Czyli gościu pewnie używa tego samego klucza do wszystkiego. Nie wiem, co teoretycznie powinienem tak robić, czy ktoś mnie powinien opieprzyć zaraz. Ale chcąc nie chcąc, mamy sobie plus 20, znaczy łącznie plus 30 PZ, tak na serio. Tam stoi strażnik. Nie wiem, czy on powinien nas opierdzielić za to, że sobie chodzimy po zamku. Może tak powinno być. O, tych... O, tutaj na wytrych idziemy. Czy tak, prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. Kurna. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Otwarte. A za drzwiami mamy kolejne drzwi. Zajebiście. I tutaj też kombinacja. Lewo. Kurna, lewo, prawo. A, se kuźwa, pokombinowali skubańce. Dobra, była taka sama kombinacja jednak jak do poprzednich drzwi. Nie mów, że jeszcze jakieś skrzynki będę... Uch, ja pierdziele. A same u góry na drabinie. Ale to wysokie gówno, jak jest pierwsze, to się wkurzę. I trzeba na nowo drzwi otwierać. Jezu. Drabina prowadzi do kolejnych drabin i do kolejnych skrzyń. Mam nadzieję, że w tych skrzyniach też będzie jedna kombinacja. Ale cholera.
jeżeli się do mnie nie przypierdzielą o to, że przeszukuję te skrzynie, no to ładny zarobek będzie. I ładne ogólnie profity. Szefie, zatrudniliśmy nowego gościa. I w sumie on tak chodził po korytarzach, nie wiedziałem, czy ma zezwolenie, czy nie. I tak się składa, że troszkę się rzeczy nam pokończyły. Magazyny opędzlowane. Jak to? Nowy, tam do Beziego woła Gomez. Wyskakuj, co masz w kieszeniach. Bezi zawala cały korytarz przy okazji robiąc... FPS-y spadają do 2. O Boże, o kurwa. Cholera, skomplikowane. 2 razy prawo, 4 lewo, prawo-lewo. A co my tutaj mamy? Napój lekkości. Pozwala na krótkotrwały sprint. Ogólnie miksturki widzę. Może być. I tak mam z czego się healać, ale nie wiem, czy mikstury można przypisać pod jakiś klawisz, bo to by się na pewno przydało. Spróbujmy tak samo jak poprzedni. Prawo. A, od nowa. Jednak inny kod. Lewo. Kuźwa. What the fuck? Czy ja tu powinienem w ogóle wchodzić? Co to jest? Czemu? 9000 monet? Czy mnie to chyba nie powinno być mechanicznie? I co tu mamy? I sztućce. Jezu, nieważne ile wytrychów, chociaż wytrychy mi się kończą w tym momencie, 6 mi zostało. Nieważne ile wytrychów ogarnę, zużyję, teoretycznie to się zwróci, chociaż nie wiem na co teraz monety są potrzebne, gdyż nie mają żadnej wartości, więc nawet na rudę nie mogę ich zmienić. W sumie cały czas nie wiem, czy to jakiś guzik, żeby po prostu cały, wszystko co mamy zaznaczone przerzucić do, na prawo. I tak odkryłem, że wciskając E, czyli przesunięcie się w bok zamiast obrotu, zapiszę sobie, jak się ta spierdzielę i umrę, to się wkurzę. Ale w robieniu kroków w bok zamiast robienia obrotu w bok, jesteśmy w stanie szybciej sobie to przesunąć po 10 sztuk niż po jednej. No to by mi przyspieszyło, tak czy tak z 3-4 minuty sobie czekałem, aż całe to EQ się przejdzie. Ło, panie, to ty na mnie spojrzałeś, ile oni tu ziela mają. Szkoda było, jak ktoś podpierdzielił, albo te wszystkie pierścionki. Chorona przed przyciskami, ogniem. O kurde. Teraz ja jestem magnatą, mordo. Skóra cieniostwora. Każda warta 100 rud. A ich było łącznie 30. O ja pierdziele. Nie musimy się martwić o pieniądz. Chyba jednak nie powinienem tutaj być. Jak ja widzę, co tu jest do dropa. O kurde. 500 bryłek rudy, 2500 monet. Po co są te monety? Czy one są później wykorzystywane? Czy to się składa później ściącemu? Bo na pewno to nie przychodzi do drugiego etapu Gotika. Bo przecież wszystko Bezi zapomina. Znaczy drugiego etapu, że do Gotika dwójki. Bezi wszystko zapomina, co się wydarzyło w jedynce. I w dwójce musi znowu bić cierwojady od zera. 10 tysięcy tych monet już mamy. Po cholerę one są. Nie widziałem jeszcze użytku na te monety. Czy jest kantor tutaj, czy jak? Oho, kurde. Amulet, wartość 1000, ochrona przed bronią i przed pociskami. Ło, panie. Jakie to kozackie gówno. Jezu, ale teraz będę tanki. Ale mogę iść się napierdzielać teraz na luzie. Hello there. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Słuchaj, mordo. Chyba do pokoju Gomeza wszedłem. Mojego werka się jeszcze położy. Czy mogę opierdzielić skrzynię, czy nakablujesz? Chyba tych skrzyń nie da się otworzyć, pierdziele, wczytuję. Ostatnie wydrychy na to spaliłem. Masz farta, mordo. Dobra, wychodzimy, zostawimy panią samą, niech się umyje. Przydaje się. Gomez idzie do strażnika. Nie są wszystkie świeczniki. A bo ja wiem, jakiś gościu chodził i myślę, że przyszedł wymienić. Jakie kurwa gościu, jakie wymienić? A taki z kucykiem. Ja pierdolę. Miejscówka Gomeza opędzlowana. Chociaż... Mordo, czy się przyczepić jak zacznę te skrzynie ogarniać? Już w sumie nie chcę, bo ostatni wytrych mi został. Ale... Czy jest podejście? Tutaj merda mi głową. Pęk. Chyba nie da rady, bo nawet nie było tego tit, że... Używam wytrycha. A czy mogę broń podpierdzielić? Tylko zachowaj to dla siebie. Łapy precz.
Teoretycznie mogę, ale to jest podpierdzielenie tylko na jedna próba. Gość jednak ma to na oku. Dobra, wyjdźmy w końcu do ludzi po tym całym okresie myszkowania. Z tym panem już się rozmówiłem, ale się rozmówię jeszcze raz. Co ten kucharz tam robi w tle? Okej. Okay. Co mam zrobić, żeby zostać jednym ze strażników Gomeza? Ty? Chyba żartujesz. Myślisz, że możesz tu przyjść i tak od razu dostać się na sam szczyt? Ty wiesz, co ja potwierdziłem właśnie? Strażnicy Gomeza to najlepsi z najlepszych. Będziesz musiał powoli piąć się do góry i udowodnić swoją lojalność jako cień. O to się, kolego, nie martw akurat. No, o nich nie muszę się pytać. I tak złego gościa spytałem, co chciałem. Skorpion, ciebie chciałem... Za Gomeza! ...rozmówić. Za Gomeza! Koniec. Przepuść. A. Ale on wcześniej mógł mnie szkolić chyba, prawda? Teraz nagle ta opcja znikna. To ty gościu zapierdzielasz. O, bryłka rudy. Kupił mnie tym jak paczkę żelków. Za Gomeza! Za Gomeza! Kogo warto tutaj poznać? Jako nowy powinieneś dbać o dobre stosunki z Grawą. Może się wydawać zwykłym kopaczem, ale potrafi sobie radzić nawet z magnatami. Jak podpadniesz kiedyś ludziom Gomeza, on może cię wyciągnąć z kłopotów. No dobra. Dzięki. A co to jest w środku za magazyn? Boka mnie to chłopie, są skrzynie do opędzlowania? A ci kucharze są tutaj. Nie wiem, czy mu gościu powieprzał jak głupi. O, są magowie ognia w końcu. Ale zanim do nich przejdziemy, siekacz. Pogadamy? Za Gomeza. Jezu, każdy tak tutaj biadoli? Za Gomeza. O, witaj gościu. Też miał ciekawego do powiedzenia. Trochę się nie widzieliśmy. Za Gomeza. Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Jeśli myślisz, że... A, skończmy na teraz. Zapisz. Nie, najpierw się uleczmy. A troszkę lipa z życiem. Nie mamy lepszej broni z tych, co podpieprzyliśmy. Nie, ani łuk, ani miecz. To nie zgadza, że lepsze. Od razu wiedziałem, że... Gościu patrzy. O kurwa. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Czemu on zapisuje grę? Czemu robi quick save'a? What the fuck, mate? What the fuck? Dawaj na solu we frajerze. Za Gomeza. Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź. Dawaj, mordo. Kurde, jak się trafię, to ci zrobię kuku. Jakby ta gra lepiej nacelowywała, a nie waliłbym w słupek, to bym cię złoił, gościu. Dlatego spróbujemy jeszcze raz, bo mnie to teraz w honor uderzyło. To się już więcej nie powtórzy. Myślałem, że to się skończy. Za Gomeza. Chyba nigdy nie skończy. Dobra, już trochę lepiej idzie. Ale gościu też jest tankowaty. Nie no, gościa trudno jednak sklepać. Cholercia. Ostatnie podejście. Bo z łuku teraz słabiej klepie niż z broni. Ale spróbuję. Z łuku. Weź go naceluj. Dobra, on się zbagował. Ja mu robię obrażenia. Udało się. Szybko, dropa, nawet jak jeszcze żyje. Nie chcę gościa zabijać koniec końców. Wszystko mu podpierdziel. Kusze, bełty. Ole, to kusze ma fajne obrażenia. Numaru? Ja go nie chciałem zabijać. No ale nie mam zręczności na razie na kuszę. Nie wiem, czy prędkości nie będzie miała mniejszej. Chyba nie żyje. Chyba mu się umrzało kompletnie na zawał padł. A no, bo z łuku my zabijamy. Z broni ogłuszamy. O cholera. Sprawdzę szybko na necie, czy jest warto oszczędzać gościa. Coś robi niby w 5 rozdziale. Nie, pozwolę mu leżeć, bo go wręcz nie ubije niestety. Ale tak się udało. Stone, witaj panie kamień. Za Gomeza. Rock Alon. Jesteś kowal. Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się skip. Masz może coś ciekawego? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś. No dobra, zrozumiałem, muszę do skipa zagadać. Mam dosyć przeszukiwania skrzynek na razie. Za Gomez! Chyba, że skip mi sprzeda dobrą broń.
Jeżeli sprzeda dobrą broń na siłę, którą jestem w stanie dzierżyć, to wtedy przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka. To wtedy się zastanowię i spróbuję zmierzyć się jeszcze raz z gościem. Ej, rzeczywiście, obrażenia 30. 32. Fajne rzeczy ma gość. 33. Wiecie co? To się spróbuję z gościem jeszcze raz. Jeżeli ma szansę przeżyć, to niech przeżyje. Sam się nie spodziewałem, że go zabiję. A nie, łomotacz mam lepszy jednak. To nie ma sensu, to by nic nie dało. Mogę... Spróbuję się kilka razy z tym gościem rzeczywiście na łapy. Może uda się go zbagować. Tak samo jak wtedy, tylko że z ręki go pobiję. Dobra, jakoś zbagowany jest. Odbagował się chyba. Albo nie, czekajcie, mam po... kurde, sięgnął mnie. Mam plan. Zrańmy go porządnie z łuku. Kurde, odbagował się. No to nie, to muszę wczytać, ale to jest plan. Mogę go poważnie zranić z łuku i dobić bronią. Dzięki temu nie zginie. Kurwa, udało się. Aż nagranie przerwałem, bo było tyle prób. Ja pierdzielę. Żyjesz, to nie? Żyje, śmietnik. Szybko bierz mu wszystko, co możliwe. A to tak, że uciekłem z łukiem, skoczyłem później z powrotem i on skoczył tutaj i przez półkę się zbagował. I ja za półki strzelałem do niego, bo gościu potrafił bełty, kusze wyjmować, żeby do mnie strzelać z daleka. Daj, taki cwany jesteś, chodź, pogadamy. Ty kurwa chuju. No wyciągniesz tę broń? Z tym wyciąganiem broni to jest przerąbane tutaj, w tej grze. Oddaję ci ostatnią szansę, gościu. Chcesz się jeszcze bić? Bo jeżeli tak, to teraz cię zabiją. Nie ma się w kurzach, 15 minut może próbowałem gościa ubić, tak? On chce po prostu zginąć, sudoku popełnić. Chcesz się rozmówić? On chce umrzeć. Ubij go już. Jakoś się gościa egzekucję przeprowadzało. Ale nie wiem jak. Czy tą bronią mogę? Mogę chyba łukiem. Albo ustrzelę gościa łukiem, niech stanie. No dobra, rzeczywiście musiałem go zabić. Doświadczenie 100. Troszkę się zawiodłem w tym momencie, szczerze. Ale plus taki, Bulit miał lepszy miecz niż my. Zaraz go założymy. Chociaż tyle na tym skorzystamy. Jeszcze mniej siły wymaga. Nie wiem, czy na razie chcę sprzedawać tą kuszę. Łuki nie dorównują mojemu, co prawda, więc je mogę opylić. Kuszę sobie na razie zostawię. I... A widzę, gość już musi mi dopłacać. Spodnie kopacza też se sprzedajmy. Wątpię, żeby się przydały. Kurczę, tutaj tyle fajnych rzeczy, że nie wiem, czy je opylać. Gomez przyjdzie, ej, mordo, nie masz jakichś świeczników? No, akurat ten nowy mi sprzedał wszystkie. Ja trochę ich miał. Czekaj, co? Tak się domyślam, jak to ten rozmowy wyglądać. A sztućców może nie masz? No tak, mam kilkadziesiąt zestawów. Skąd? Wspominałem o tym młodym? Kurwa, będę musiał z nim zamienić słowo. Przychodzi Gomez. Nowy, nie masz może kleptomanii? Mordo, jedyne co klepie to twoją starą. A pierdziel spuszczony, rzeczy opylone. Rodriguez Torres, gościowie mają imiona nawet. No witaj. Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Spoko. Co powinien zrobić, że jesteś magiem? Co słychać w świecie magii? Co słychać w świecie magii? Nie twój interes. Kuźwa, przed chwilą taki miły był. Psiejebany. Witaj. I znowu miły. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. Jezu, grzecznie, mordo, no. Witaj. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Poszukuj. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Gościu ma monety, ale po cholerę są monety. Ja też mam monety. Kuźwa, sporo, nie chcesz trochę? Gdzie jest wartość? Gdzie, czy komuś będę mógł... Co mogę za te monety zrobić w ogóle? A dobra, rozmówić trzeba się z Miltenem. Nie wolno stoi ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo.
się chyba nigdy nie skończy. Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Koristo każe Torezowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. No dobra. Jestem sługą Innosa. Nigdy nie kłamie. A teraz daj mi ten list. Oś tak, przekonałeś mnie. Oto i ono. Zawsze to samo. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Xardas, znowu ten Xardas. Ty, zapomniałem tej piosenki, ja pierdzielę. Dis na Xardasa i był dis na Prokara. Wróci gościu? Halo. No elo. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. No dobra. Musisz uważać na to, co mówię. To wiem, gościu stoi obok. Do zobaczenia. On powie, nagrodę możesz pocałować Gomesa w dupę. No dobra, Torres. O, to słychać, przyniosłem list i mam odebrać przysyła nagrodę. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Pierścień siły plus 5, 3 zwoje kula ognia, grom i przemiana ścierwojada. Przemiana ścierwy. Esencja ducha, magia, mana plus 5. Esencja, co to jest esencja? To stale daje? Bo na siłę i zręczność mam, no to wezmę to ostatnie. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. Dobra. Okej, okay, a czy jest wartościowy jakoś? Bo tak, mam dużo rudy, więc w sumie ciężko tak, żeby mieć jeszcze więcej. Napój, napój. Tutaj mamy... Bonus mana 30, to. Okej. Okay. Cyk, maksymalna mana plus 5. Mam dwa razy więcej many, czyli miałem 5 many, okej. Okay. Quick math. Co my w ogóle za questa mamy? Co się dzieje na bagnach? A, na bagna mieliśmy się udać, żeby podsłuchać. Tak się już zachłysnąłem rudą, że nawet nie wiedziałem, co się dzieje. W sumie jeszcze nie wszystko odwiedziłem, bo tutaj gdzie biłem się z... tym gościem mam jeszcze kilka drzwi do otwarcia. Jego trup tutaj jeszcze leży. A niech gnije w pizdu. Czy mamy tutaj coś ciekawego? Łóżka i skrzynki. A to gdzie prowadzi wyjście? Tam to prowadzi na korytarz, to wiem. A tutaj na mury. Kurde, przejdziesz? Gościu, przejdzie. A tutaj co mamy? Drabiny! Nie, znowu drabiny. I co, będą nowe jakieś skrzynki? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czy co teraz będziemy mieli? Kolejne drabiny, bramę do otwarcia i chyba kolejne mury mi się zdaje. A nope, jakieś pomieszczonko. Ale tutaj mamy skrzynki. No cóż, czas na kleptomanie. Czy warto? Ciężko powiedzieć. Na dupę nie urywa, przynajmniej pierwsza skrzynka. Weźmy sobie jakąś losową kolejną, na przykład tą. No teoretycznie się opłaca, rudy 40 dostajemy, dostajemy jakieś itemki. Ciekawe, żeby było takie podsumowanie. Ktoś nowy tutaj jest, obrabował nasze skrzynki, ze skrzynek tam rzeczy poznikały. Może to ma coś wspólnego? O, tutaj kogoś mamy, skorpion. Za Gomeza! Za Gomeza. Dobra, idziemy w Kimę, idziemy na bagna. Truchło przenieśli. On martwy leżał tutaj. Teraz martwy leży tutaj. What the fuck, mate? Teatru lochy chyba mamy. Tutaj jeszcze zwiedzę. To jakiś duży loch. Ona jakiegoś potworka czy coś. Albo do tortur. Tu stoi strażnik, do drzwi nie mogę po prostu wejść, musiałbym... Wytrychem spróbować, a myślę, że jak spróbuję tylko wytrycha, gościu się wkurzy. Co my tu mamy? Przełącznik. Ach, taki wielki czerwony guzik. Pewnie nie dotykaj. Ja chcę go dotknąć. O kurde.
Zamknęły się bramy. Ale pytanie, czy teraz mogę otworzyć drzwi, bo to byłoby ciekawe. Na przykład bramy się zamykają, ale drzwi się otwierają. I teraz bawimy się Battle Royale więźniów. Każemy im się pozabijać i wygrany odzyskuje wolność. I jak przeżyje ostatnio, otwieramy bramę, gościu jest na tym. No, tu mamy coś. A, to zrzucenie tutaj możemy gościa zrzucić. Ale nic ciekawego więcej nie ma. No może ktoś siedzi w tych lochach, przez strażnika nie mogę sprawdzić. Ale wracając, właśnie, jeden przeżywa i takie, no elo mordo, no to masz wolność. Zostajesz kopaczem starej kopalni. Nie, zamknijcie mnie kurwa z powrotem. Otworzyć tego nie możemy, wytrychy pękają od razu niestety. Czyli to jest zamek, akurat do którego potrzeba klucza. Jest to lepiej pilnowane niż magazyny Gomeza. Gdyby oprócz fantów za otwieranie skrzyń otrzymywalibyśmy jeszcze expa, to bym to robił. Myślałem, że to się skończy. Śmiało. Ale tak... Nie widzę sensu. Czy z niego możemy się rozmówić o tym, że zostałem przyjętym? Za Gomeza! Ciężka zbroja cienia. Uuu, broń 40, pociski 5, ogień 20, a ja mam jeszcze 10 odporności na broń. Przecież mam rudę, dobra. No mam, dostałeś właśnie. O, jaka piękna. Jaka piękna. Nie mam rudy jeszcze. 1200. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. W lodu jesteś jeszcze taki cwaniak? Czego znowu? Pora udowodnić marne dziecko. Nie wiem, gościu, no. Do zobaczenia. Trzymaj się. Mogę ci najebać? Jestem cieniem, mordo. Czego ty ode mnie oczekujesz? Że będę ci płacić jak frajer? Zawsze. Chodź, cwaniaku. Bójka! No nie najebie mu, mimo odporności na broń i tak dalej. Nie jestem w stanie mu narąbać. Myślę, że musiał troszkę podekspić i może lepszą broń znaleźć, slash bardziej się nauczyć, lepiej bronią zwładać. Siłę może zainwestować. Ale powiem tak, nie wiem, no liczę, że to nie jest kwestia zbugowanego tego questa czy coś. Nie czuję tego, że jestem cieniem. W sensie, że no jestem cieniem, prawda? Ale to, że Bloodwyn mi każe oddawać te rzeczy i tak dalej, płacić sobie na przykład, no to kurczę, no, cienie chyba nie powinny płacić. Za Gomeza! To za Gomeza to jest spoko, ale... Masz też. Myślę, że... No to gość już nie ma nic ciekawego dla mnie. Ale wracając, no nie ma nic takiego, co... To już się więcej nie powtórzy. To by odwzorowywało tą naszą siłę, tą naszą pozycję. I nie mam też komu już sprzedawać rzeczy za rudę. Jako, że Bloodwynowi tak średnio dałem radę, nie będę na razie ryzykować z powrotem na arenie. Pomówię po tekspisie, to wtedy spróbuję. Ujdziemy sobie do obozu na bagnach. O, to Pielec. Pierwszy raz gościa widzę w sumie chyba. Czy to Pielec jest do ściągnięcia? Jest. Dawaj, ja ściągnij go już. Mało mi zrobił, szczerze mówiąc. A co dropi? Okej, okay, że... A nie, przepraszam, to Pielec był przecież w nowym obozie, prawda? To był na tamie. A wręcz mu chyba też narąbiemy. O kurde. Ładnie bije. Nowy poziom. Nie mogłem chwilę wcześniej. Się śmiesznie w tej wodzie zbagowałem. A dobra, odbagowałem się. Już bałem się, że będę pływać tak wieczność. To byłoby trochę przerąbane. O, tutaj mam te lamusy, co mi narąbały wcześniej. Teraz pokażę swoją siłę, zębaczę. Dawać. Dobra. Może jestem w stanie ich pokonać, tylko muszę się przegrupować sam ze sobą. Dobra, teraz. No klep tutaj. Dawaj kombo jakieś, bo ty walisz powoli bardzo po broniu. Dobra, cień bezimienny umarł na zębaczach niestety. Albo wiecie, w sumie już co? Dotrę do obozu na bagnach już na własną rękę. Dzisiaj może, nie wiem, w sumie czy krótszy odcinek to jest... Dla mnie to, o kurde, troszkę czasu zeszło chcąc nie chcąc, bo opędzlowywałem rzeczy Gomeza.
Dlatego sobie dzisiaj na tym skończymy. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa.